ile trzeba zarabiać, żeby rodzina 2 plus 1, czyli to jest oczywiście mąż, żona powiedzmy, czy tam para i dziecko 2 plus 1, żeby taka rodzina mogła utrzymać się w Edynburgu. Teraz te wydatki na prąd i gaz będą troszkę większe. W lecie płacimy około, ale buty muszą być wygodne, więc na to trochę więcej wydajemy. No, wydajemy łącznie 2. Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i mówię to do Was, ale mówię to też do tych owiec, które tutaj się patrzą, które tutaj się pasą. Zobaczcie, nawet w zimie jest w tym momencie minus 2 stopnie, one i tak sobie tutaj coś znajdują, trawa i tak jest zielona. A my, kochani, jesteśmy w Szkocji, przypominam. O, patrzcie się, jak się ta patrzy. Ja nie zamierzam Pani przeszkadzać. Jesteśmy w Szkocji, moi kochani, w miejscu zwanym Pentlands Hill. Jak widzicie, ten masyw górski, on się ciągnie przez 32 km. Zaczyna się mniej więcej w okolicach Edynburga. No i ciągnie się przez 32 km, jak wspomniałem. Piękne miejsce. Mi się bardzo podoba. To jest jedno z tych miejsc właśnie, które powodują, że ja tu w tej Szkocji jestem. Kurczę, strasznie mi się owce podobają. Bardzo lubię na nie wpatrywać się, uspokajają mi, jak sobie skubią tą trawę, jak się patrzą. W ogóle piękny dzień dzisiaj jest, moi kochani. Jest słoneczko, jest mrozek, jest naprawdę zdrowe powietrze, fajnie się oddycha. A ja tam pójdę z Wami kawałek w te Pentlandy. Pokażę Wam, zobaczcie, tam na szczycie troszkę śniegu widać. Ale generalnie, ja wiem, że w Polsce macie dużo śniegu, ale generalnie w Szkocji z tym śniegiem to tak bywa średnio i rzadko kiedy pada, jak jedynie w górach, tam dalej w górach na północy Szkocji. Czasem coś tam spadnie w Edynburgu, czasem powiedzmy parę płatków tam spadnie w Edynburgu. No zobaczcie, jak pięknie, ja Was chwilę z tym zostawiam, bez mojego gadania. Teraz chciałbym w tych pięknych okolicznościach odpowiedzieć na pytanie. Dostałem prywatną wiadomość od osoby, która chce pozostać anonimowa, więc tam nie będę, no, nie będę pokazywał na ekranie tej wiadomości. Ile trzeba zarabiać, żeby rodzina 2 plus 1, czyli to jest oczywiście mąż, żona powiedzmy, czy tam para i dziecko 2 plus 1, żeby taka rodzina mogła utrzymać się w Edynburgu bez żadnych szaleństw, bez kupowania alkoholu, bez kupowania papierosów, bez jedzenia na mieście, tylko gotowanie w domu. No i w ogóle dlatego odpowiadam na to pytanie. Kurczę, ja się nie mogę nadziwić tym widokom, chyba będę przerywać. Odpowiadam dlatego na to pytanie, moi kochani, bo sam chciałem taki film zrobić, bo wiem, że sporo Polaków mieszkających w Anglii myśli nad przeprowadzką do Szkocji. Dlatego chcę odpowiedzieć na to pytanie. Okej, akurat taka rodzina 2 plus 1 to jest taka rodzina jak moja, bo ja mieszkam z żoną i z Kacprem, synem, którego już tam poznaliście. I kochani, to ile trzeba zarabiać, no to jest takie trochę dyskusyjne, bo ja powiem na przykład, tak szczelam, powiedzmy 3000 funtów wystarczy miesięcznie, a niektórzy mi powiedzą: co ty głupoty opowiadasz, mi 5 ledwo wystarcza. Patrzcie się, jak tutaj strumyczek fajnie płynie. Kurczę, lubię ten dźwięk płynącego strumyczka. Dobra, idziemy dalej, żebym ja w ten strumyczek tutaj nie wpadł tak w ogóle. To pozwólcie, że ja sobie tutaj tak zejdę pomalutku. Okej. No i od wielu czynników zależy. Zależy, jakie macie po prostu priorytety, czy
czy chcecie, jak duże mieszkanie chcecie mieć, w jakiej dzielnicy chcecie mieszkać, czy chcecie kupić samochód, a jak kupicie samochód, to jaki ten samochód, ile będzie spalał, ile będziecie ubezpieczenia za to płacić, ile będziecie gazu i prądu zużywać, no, chcecie gotować w domu, no to też musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co będziemy do tego domu kupować do gotowania. Czy będziemy na przykład codziennie jadać owoce morza, które są drogie, kraby, homary, krewetki, czy będziemy raczej preferować polską kuchnię, jakaś pierś z kurczaka, zupa jarzynowa, ziemniaczki z kotletem czy sznyclem. No to jest bardzo dużo czynników, dlatego ja może odpowiem na swoim przykładzie, ile my wydajemy. My jesteśmy oszczędni, od razu mówię. Jeśli chodzi o mieszkanie, mamy dwubedrumowe mieszkanie, czyli dwie sypialnie i duży pokój. I mieszkamy na powierzchni około 50 metrów kwadratowych. Wiem, że niektórzy mają większe garaże w domach, no ale nam 50 metrów powiedzmy styknie, wystarczy. I płacimy 900 funtów za wynajem tego mieszkania. A wiem, że dużo więcej można płacić. Niektórzy nawet już po 1200, po 1300 funtów w Edynburgu płacą za wynajem takiego mieszkania. No, nam się udało niedużo, bo wynajmujemy to mieszkanie już od ponad 10 lat. Z właścicielami się, powiedzmy, przyjaźnimy, więc dali nam jakiś taki dyskant. Nie podwyższają nam od paru lat. No, ale trzeba liczyć, że około 1000 funtów za wynajem takiego dwubedrumowego mieszkania trzeba, moi drodzy, dać. Czyli powiedzmy ze stówkę więcej niż my płacimy. Za council tax płacimy w okolicach 130-140 funtów miesięcznie. To jest band C. Council tax dla osób, które nie są w Wielkiej Brytanii, to jest po prostu taki podatek. Podatek za mieszkanie. W tym jest woda oczywiście, w tym jest wywóz śmieci i tam inne różne koszty, moi kochani. Natomiast za prąd i gaz wiadomo, że podwyżki były w Wielkiej Brytanii. Ogólnie ten prąd i gaz bardzo wskoczył w górę, szczególnie w tamtym roku po pandemii. Teraz niby tam trochę zastopowano te podwyżki, ale ja tam nie widzę wielkiej różnicy. Wiadomo, że w lecie inaczej, w zimie inaczej, bo w lecie my nie używamy w ogóle ogrzewania. Ogrzewanie zaczynamy używać, jak temperatura w mieszkaniu spada poniżej 18 stopni. Że zimno, że zagrzybione i tak dalej. No, na szczęście nie mamy zagrzybionego mieszkania. Kontrolujemy to cały czas. Jeżeli się pojawiają jakieś ślady niepokojące, no to po prostu się tego pozbywamy na bieżąco. Także temperatura w mieszkaniu spada poniżej 18 stopni, bo my nie lubimy zbytniego ciepła, tak? Dla nas 18, góra 19 stopni w mieszkaniu, no do 20 to jest tak komfortowo. Powyżej 20 jest nam za ciepło. Powiedzmy teraz te wydatki na prąd i gaz będą troszkę większe. W lecie płacimy około 100-120 funtów miesięcznie za prąd i gaz, a teraz zapłacimy pewnie dwa razy więcej, czyli pewnie będzie z 250. No tak zapłacimy, bo to kojarzę z tamtego roku, to tak po 250 płaciliśmy. Maksymalnie 300 mieliśmy, ale my ogrzewanie nie włączamy nigdy na cały dzień. Rano włączamy na pół godziny. Wystarczy nam to na parę godzin, później po południu, jak wracamy z pracy, ze szkoły, też włączamy ogrzewanie i wieczorem przed snem, żeby trochę złamać powietrza, także może z półtorej godziny do dwóch godzin dziennie ogrzewanie hula. Na jedzenie my jesteśmy tradycjonalistami, głównie polska kuchnia, chociaż nie tylko polska, ale głównie polska kuchnia, gotujemy sobie w 99%, no może w 98% w domu. A dlatego mówię w 98, no bo raz do dwóch razy w miesiącu pozwalamy sobie, idziemy sobie gdzieś do jakiejś tańszej restauracji. To restauracja to tak brzmi dumnie, to jest raczej powiedzmy bar. No chociaż ostatnio byliśmy w japońskiej kuchni, no to była taka powiedzmy restauracja. Dwa razy w miesiącu, powiedzmy, pozwalamy sobie na takie coś, a przez te 28 dni, dajmy na to, gotujemy sobie sami, śniadania robimy sobie sami, kolacje robimy sobie sami. I moi kochani, to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, bo o tym samym mówiłem na TikToku,
i zostałem wyśmiany, że to jest niemożliwe, a parę osób na szczęście potwierdziło, że to jest możliwe. My maksymalnie dziennie na jedzenie wydajemy 15 do 20 funtów. I ja wiem, że niektórym może się to wydać niemożliwe, ale ja podkreślam, to jest gotowanie w domu i kupowanie warzyw, owoców, raz na tydzień mięsa, no bo właśnie, bo ktoś tu powie, że pewnie mięsa nie kupujecie. Jemy mięso raz na tydzień maksymalnie, czasami raz na dwa tygodnie tylko. Nie jesteśmy mięsolubni, także nie potrzebujemy częściej niż raz na tydzień. Także 15 do 20 funtów wydajemy, moi kochani, na jedzenie. Na jedzenie dziennie, nie więcej. Kosmetyki i ubrania nie kupujemy oryginalnych, kupujemy tylko wygodne buty, czy to oryginalne, czy nieoryginalne, ale buty muszą być wygodne, więc na to trochę więcej wydajemy. Natomiast kurtki, spodnie, bielizna, to wszystko kupujemy w tanich sklepach typu Primark i się tego nie wstydzimy. Kosmetyków nie kupujemy oryginalnych, tylko takie, powiedzmy, no tańsze, ale też nie najtańsze, nie jakieś tam z funciaka, tylko powiedzmy z jakiegoś Nexa, HM-u, które są jednak dużo tańsze niż takie oryginały. Nie potrzebujemy oryginalnych perfum, bo no oszczędzamy, tak? Co to znaczy, że oszczędzamy? No odkładamy sobie po prostu na nasze pasje, a naszą wspólną największą pasją są podróże, więc no więc tego odkładania trochę musi być, żeby jeździć po świecie częściej niż raz czy dwa razy w roku. No i już teraz zmierzam do sedna sprawy. No wiadomo, są też nieprzewidziane wydatki. W aucie trzeba coś naprawić, wymienić opony czy coś. Na szczęście od półtora roku nam się nic nie zepsuło. O, auto mamy Toyota Prius, więc legendarne niskie spalanie i to spalanie faktycznie jest niskie. Półtora roku mamy tą Toyotkę. Na razie odpukać nic się nie zepsuło, poza zrobieniem przeglądu, płaceniem za ubezpieczeniem i za paliwo. Nic się odpukać nie psuje. No ale jakieś nieprzewidziane wydatki zawsze też wpadną. Także my miesięcznie, rodzina 2 plus 1, moi kochani, wydajemy łącznie 2500 funtów do 2700 maksymalnie. I w tych 2500, czy tam 2700, jest wszystko. Wynajem mieszkania, rachunki, opłaty, jedzenie, paliwo, nie wiem, podróżowanie komunikacją miejską, dwa razy w miesiącu wyjście do restauracji, raz w miesiącu wyjście do kina i to wszystko. Do baru nie chodzimy, alkoholu nie pijemy. Wiem, że nie jesteśmy prawdziwymi Polakami, skoro nie pijemy alkoholu, ale po prostu nie lubimy alkoholu. Papierosów nie palimy, używek sobie nie serwujemy żadnych. Oczywiście nikomu nie mówię, że jest coś złego w serwowaniu sobie używek. Jeżeli ktoś lubi, nie ma problemu żadnego. Każdy lubi, co lubi. Natomiast nie oceniam w każdym razie. Natomiast my sobie nie serwujemy, bo nie lubimy. No, także 2500, 2700. Tak mniej więcej wydajemy, moi kochani, miesięcznie i to nam wystarcza. I nie głodujemy, no bo być może ktoś napisze, że głupoty opowiadam i głodujecie. No nie głodujemy, no słuchajcie, za 20 funtów, czy tam nawet za 15 dziennie można kupić tyle jedzenia, że 3 osoby nie będą głodować. Trzeba tylko po prostu odpowiednio zarządzać swoim budżetem. No, ja będę kończył na tym, no i taka jest moja odpowiedź, że rodzina żyjąca skromnie, ale nie głodująca i nie mająca jakiegoś wypasionego samochodu, który spala nie wiadomo ile, to taka rodzina 2 plus 1 zmieści się w 3000, nie? My 2500, 2700 wydajemy, więc mogę to zaokrąglić, że w 3000 funtów się zmieścicie, jeżeli nie macie dużych wymagań, jeżeli nie pijecie alkoholu, jeżeli nie chodzicie codziennie do restauracji, nie kupujecie kosmetyków oryginalnych, ciuchów oryginalnych, to w 3 kołach się zmieścicie w Edynburgu. Najdroższe będzie wynajem mieszkania oczywiście. I wiem, że pojawią się komentarze, będziecie mieć różne zdanie, ale po prostu rozmawiajmy tutaj, dyskutujmy,
po prostu dyskutujmy, nie hejtujmy się. Ja wam po prostu odpowiedziałem, ile my wydajemy, nie ukrywam nic. Jestem w jakimś tam sensie osobą publiczną, no bo nagrywam na YouTubie, więc chcę być do was szczery po prostu, nie chcę nic ukrywać. Nie robię się jakimś kozakiem, nie robię się jakimś biznesmenem. Jestem zwykłym facetem, żyjącym na emigracji, cieszącym się z kraju, w którym mieszkam. Czy się to komuś podoba, czy nie, mnie cieszy ten kraj. Podoba mi się tu, pogoda mi też pasi. No, także pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam tą osobę, która zadała to pytanie, bo wiem, że będzie oglądać, ale także pozdrawiam wszystkich, no, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego filmu, hej!